Kochani, dzisiejsze czytania pokazują nam troskę o jedność. Troskę o jedność. To jest coś, co jest ostatnim słowem Pana Jezusa do apostołów. Modlitwa, długie słowo. Nie mówimy o rozmowie po zmartwychwstaniu krótkiej czy na krzyżu, ale słowo, które Pan Jezus powiedział tuż przed śmiercią, tuż przed pojmaniem, to jest modlitwa o jedność. Ponieważ mamy tendencję do rozbicia. I teraz, jak tłumaczy święty Paweł, jak pokazuje, że jedność to nie jest, że wszyscy tak samo, ale wszyscy zgromadzeni w Chrystusie, w jednej głowie. Tak jak mamy ciało, składa się z wielu członków i te członki są różne, ale tworzą jedno ciało. To jest jedność biblijna, to jest jedność Kościoła. My czasem próbujemy, bezsensownie zupełnie, ale próbujemy walczyć w Kościele o jedność komunistyczną, czyli o mundurki. Każdy tak samo, każdy identycznie. Identyczna mina, identyczny strój, identycznie ręce. Wszystko identycznie. To jest komunizm. A Biblia pokazuje, że Kościół jedność ma jako organizm żywy, gdzie jest potrzebna ręka i noga, gdzie jest potrzebny taki sposób myślenia i taki. Jest potrzebny ktoś, kto jest starszy i młodszy. Jest potrzebny ktoś, kto jest dobrze wykształcony i gorzej wykształcony. Jest potrzebny ktoś, kto modli się dużo na różańcu i ktoś, kto dużo uwielbia. Ktoś, kto tak, ktoś, kto inaczej. I jedność jest w tym, że tu jest palec, a tu ucho, ale krwiobieg jest ten sam. Ta sama krew, to samo ciało. Tak nas jednoczy Chrystus. I dzisiaj święty Paweł pokazuje spory, które mówi, o co wy się kłócicie? To, że ty jesteś Apollosa, ty Kefasa, ty Pawła, ty kogoś jeszcze, bo ten cię ochrzcił, bo jesteś w tej wspólnocie. Ty z Łodzi, a ty ze stadionu, a ty z tego, a ty z... W ogóle jakieś absurdy. Absurdy zupełnie. Święty Paweł mówi, czemu takie spory? O co wy się kłócicie? Jesteśmy w Chrystusie jedno. W Chrystusie jedno. I bycie jednym ciałem w Chrystusie wymaga nieustannie łamania naszego egoizmu. Czyli myślenia, że mój sposób jest jedyny. To trzeba nieustannie łamać. Łamać w sobie, przekraczać to w sobie, że mój sposób modlitwy, mój sposób przeżywania rekolekcji, mój sposób odprawiania mszy świętej, mój sposób śpiewania nie jest jedyny. On mnie karmi, ale czy karmi twojego sąsiada? Może twój sąsiad woli inaczej. I bardzo dobrze. To jest jedność w różnorodności, jak organizm. Święty Paweł wprost sprzeciwia się komunizmowi w Kościele i mówi, nie mogą wszyscy być nogą. Nie mogą być wszyscy okiem, ale oko jest bardzo potrzebne. Zgadza się, ale co z tego, gdybyśmy byli tylko okiem? Przede wszystkim Jezusa byśmy nie mogli przyjąć. Co z tego, żebyśmy byli tylko językiem? Żeby przyjąć, nie moglibyśmy go strawić. Jedność w różnorodności, żeby zacząć się, nawrócenie do jedności jest związane z tym, że ja się cieszę, że oprócz mnie w Kościele jest miejsce, jest tak powszechny Kościół, że jest jeszcze miejsce dla nogi, nie tylko lewej, ale i prawej, a w tej nodze to jeszcze są grubsze i chudsze, z palcami i trochę krzywymi, a jeszcze oprócz tego są zupełnie inne uszy. Ja się z tym cieszę. Cieszę się, że na mszy świętej mogą być, czy w innych miejscach, ludzie zupełnie różni, ale jedno w Chrystusie. We wspólnotach czasem tego doświadczamy, w każdych wspólnotach,
i odnowy, i nauk katechumenalnych, i zakonnych, w każdych wspólnotach. Jak to jest możliwe, że Bóg gromadzi w jednej sali tak różne osoby? Jak to jest możliwe? Że potem kolejnego dnia wstają i jeden idzie na studia, a drugi wykłada. Że jedna osoba idzie zajmować się dziećmi, a drugi idzie do sądu sądzić, trzeci do szpitala leczyć. I wszyscy razem się gromadzimy. To jest niesamowite. Normalnie przy kawie nie byłoby o czym rozmawiać, ale przez to, że jesteśmy jedno w duchu, że jedna krew i jedno ciało płynie w nas, jest Chrystus w nas, stajemy i się nie nudzimy przez godzinę, dwie, bo jesteśmy razem w Bogu. To jest cud. To jest to, czego nas Chrystus uczy. I dzisiejsze czytania na świętego Andrzeja Bobole, który oddał życie za jedność, oddał życie, gdzie mógł się tego wyrzec. Cały czas mu dawali tę szansę, a miał śmierć męczeńską, dłuższą i okrutniejszą od Jerzego Popiełuszki. Dłuższą co do cierpienia. Kiedy mu na skórze wycinali ornat, dokładnie, żeby długo go bolało. Kiedy mu wbijali drzazgi między paznokcie. Tylko żeby się wyrzekł wiary. On za jedność oddał życie. To jest, nie wyparł się Chrystusa, tego, że On jest dla każdego. I dla was, i dla mnie. Nie musimy być jednakowi. To był spór z Kościołem grekokatolickim, czyli zupełnie innym. Nie musimy być jednakowi. Nie musimy. Ale dla każdego z nas jest miejsce w organizmie, którym jest Kościół. I to była też modlitwa arcykapłańska Pana Jezusa przed śmiercią, aby stanowili jedno, tak jak to było na początku przy świętej śpiewane? Nie, było. Czy będzie śpiewane też dalej? Dobrze. To takie słowo pokrzepienia, mam nadzieję, aczkolwiek męczennik nam towarzyszy, to słowo pokrzepienia, bo fakt, że mogę zachować swój charakter, ale temperowany, żeby była jedność, to mój charakter i mój sposób myślenia musi być nieustannie temperowany. Bo jak się nie poddam temperowaniu, to nie zachowam jedności. Ale jednocześnie nie muszę udawać ciebie. I ty nie musisz udawać mnie. W modlitwie, w stylu bycia, we wszystkim mam poddać się temperowaniu. Czyli wziąć swój krzyż. Zapierać się siebie samego. Ale nie muszę udawać, że jestem kimś innym, bo nie o to chodzi w organizmie. To jest dobra nowina. Jezus nas tak jednoczy, tak nas karmi, takich nas chce.